Kochani, witam Was w kolejną niedzielę wakacji. Jest już 11 lipca. Pozdrawiam Was tam, gdzie właśnie jesteście. Może gdzieś pod palmą, może gdzieś w górach, może gdzieś na wsi, u babci czy u dziadka. Moi drodzy, tydzień temu słyszeliśmy Ewangelię o tym, jak Jezus nauczał w Nazarecie. Dzisiaj Jezus posyła pierwszy raz swoich uczniów, 12 apostołów, po to, aby głosili naukę i wypędzali złe duchy. Myślę, że trzeba na to ich pierwsze takie bardzo ważne posłanie popatrzeć w kontekście ich pierwotnego powołania. Ewangelia mówi, że kiedy Jezus wybierał swoich uczniów, kiedy wybierał 12 apostołów, wybrał ich po to, żeby mu towarzyszyli, żeby mógł wysyłać na głoszenie nauki i żeby mieli władzę wypędzać złe duchy. Te trzy rzeczy w nieprzypadkowej kolejności. Słyszymy dzisiaj właśnie o tym, że Jezus posłał ich po to, żeby głosili Ewangelię, żeby wypędzali złe duchy. Ale zrobił to tylko dlatego, że było to poprzedzone tym bardzo długim czasem, kiedy po prostu, zwyczajnie, na co dzień mu towarzyszyli. Tak po prostu, codziennie, wieczorem, o poranku i w ciągu dnia. Myślę, moi drodzy, że możemy mieć czasem taką pokusę, żeby przeskoczyć ten bardzo ważny, może nawet najważniejszy etap naszej wiary, to znaczy takie zwykłe, codzienne towarzyszenie Jezusowi. Może od razu byśmy chcieli robić jakieś wielkie rzeczy, głosić Ewangelię, uzdrawiać chorych, nie wiadomo jeszcze co. A przez długi czas trzeba po prostu przy Jezusie być i nic więcej. A tym bardziej myślę, kochani, że to bardzo trudne w naszych czasach, bo trochę boimy się towarzystwa. Nie wiem, czy zamawiacie czasem Ubera. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Uber, to jest taka taksówka, którą się zamawia przez smartfona. Tam różni taksówkarze mają swoje oceny i okazuje się, że najlepsze oceny nie mają wcale ci taksówkarze, którzy najszybciej dowożą do celu, czy którzy najlepiej jeżdżą samochodem, ale ci, którzy po prostu się nie odzywają, nie zadają zbędnych pytań, nie zagadują bez potrzeby. I tak trochę w naszym życiu jest. Potrzebujemy spokoju i coraz rzadziej potrzebujemy towarzystwa. Może też coraz rzadziej potrzebujemy towarzystwa Pana Jezusa. Kiedy szedłem na pierwszy rok seminarium, bardzo mnie zdziwiło to, że moja formacja ma trwać aż 6 lat. Myślałem sobie, po co tak długo? Przecież ja już teraz mogę być księdzem, mogę spowiadać, mogę odprawiać msze, robić dokładnie to samo, co robili księża na mojej parafii, których spotkałem. A okazuje się, że już 3 lata jestem księdzem i wciąż się uczę. I wciąż nie mogę sobie powiedzieć, że na tyle poznałem Jezusa, że nie muszę z Nim rozmawiać, nie muszę się modlić, że nie muszę budować z Nim jakiejś głębszej więzi. Moi drodzy, myślę, że wakacje są takim bardzo dobrym sprawdzianem tego, czy faktycznie chcemy towarzyszyć Jezusowi. Czy w tym czasie znajdujemy czas na modlitwę? Czy jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo, żeby znaleźć mszę świętą w kościele, w miejscowości, gdzie aktualnie teraz się znajdujemy? Czy w czasie wakacji skorzystamy ze spowiedzi? Moi drodzy, tylko wtedy, gdy będziemy wiernymi towarzyszami Jezusa, będziemy mogli zostać prawdziwymi apostołami.